Siema ziomy, witajcie. Jestem w szpitalu, jak sami widzicie po nazwie. Co tutaj robię, jak tutaj się znalazłem, wszystko będę po kolei opowiadał oraz kwestie, co się dalej będzie działo na moim kanale. To wszystko właśnie będę w tym odcinku starał się powiedzieć, bo mówię, tak tu leżę, się nudzę, więc coś takiego chciałem wam nagrać. Po pierwsze jeszcze będę mówił troszeczkę ciszej, ponieważ też tu są inni pacjenci i lekarze, także nie chcę się tutaj wywyższać. I po drugie, nie chcę, żebyście tutaj mi współczuli, ponieważ robię ten filmik taki, żebyście wiedzieli, co się obecnie dzieje. Także właśnie ten odcinek chciałbym tutaj wrzucić, żebyście wiedzieli, nie dość, że właśnie jestem w tym miejscu, także jeszcze co się będzie działo na kanale, to wszystko będzie przeanalizowane. Otóż, no, zacznijmy sobie od pomieszczenia. Pomieszczenie jest takie, że jestem na sali sam. Także z jednej strony spoko, nie? Bo jakby to ktoś tu był, no to nie wiem, czy bym coś takiego nagrał. A tak jestem sam, także troszeczkę mogę sobie tutaj z wami porozmawiać, przeanalizować kilka kwestii. Co się dzieje? Czemu tu jestem? Otóż miałem operację lewego kolana. No i wszystko poszło pomyślnie, także jestem z tego zadowolony. Byłem znieczulony od pasa w dół, także nie czułem nóg. No i troszeczkę już pomału się te nogi stabilizują, już troszeczkę je czuję. Prawą nogę bardziej. Ale on troszeczkę będę później odczuwał, ponieważ no, będę prawdopodobnie chodził w dwóch kulach. Więc no, troszeczkę tak będę musiał poczekać, aż ta noga do końca wyzdrowieje. Będę miał na pewno jakąś rehabilitację. Być może, prawdopodobnie. Tydzień temu miałem badania wstępne, także wszystko tam już jest zaliczone. No i tak, miało być początkowo od stycznia. Od tego stycznia, początek stycznia 2018, pomału zaczynałem właśnie odczuwać takie obrazy tego kolana, że coś kurde tam mi nie gra, nie? Coś mnie tam boli. Gdy na przykład kucałem, gdy na przykład chciałem biec, to po prostu musiałem hamować. Hamować, poskakując, tak mnie bolało. No i oraz jak długo gdzieś się nastawiam w jakimś miejscu, to także zaczęło mnie to boleć. No i postanowiliśmy wraz z rodzicami iść do ortopedy. Tam stwierdził, że mamy jakieś kilka działań przeanalizować, żeby po prostu coś on mógłby z tym faktem stwierdzić, tak? Więc pierwsze tam stwierdzenie było takie, że mamy się udać do rezonansu magnetycznego, gdzie było stwierdzone, co dokładnie jest. No i okazało się, że mam, kurde, martwicę. No i tą martwicę miała być albo wycinana, albo przykręcana. Sam na dzień dzisiejszy nie wiem, co tam się dokładnie stało, bo to wszystko tak nie widziałem, była taka kurtyna, że nic nie widziałem. No i możliwe, że jutro będę coś więcej wiedział, ale jutro już będę tutaj w sumie wychodził, także jutro bardziej się dowiem. Tutaj bardziej z przyszłości chciałbym wam powiedzieć, że rozmawiałem przed chwilą z lekarzem. No i dowiedziałem się, że mam tą cząstkę przekręconą metalem jednak, także mam metal w kolanie. To się właśnie dowiedziałem, lecimy dalej z tematem. Ale te mniejsze szczegóły, co tam było wycinane czy przykręcane, to mniejsza o to. No i tak, no i tam mnie zapisali, wszystko już wiedziałem, co jest grane, więc zapisali mnie na operację. Operacja ta miała się odbyć dokładnie chyba 26 czerwca, pierwsza. Później mówili, nie, kurde, zerowe szanse, przełożona za 3 tygodnie. Dobra, nie, no to 3 tygodnie przełożone, przyjeżdżamy. Zerowe szanse, jednak nie da rady. No i po tych 3 tygodniach mieliśmy przyjeżdżać znowu tak długo, aż wreszcie znajdzie się miejsce. No i już szliśmy do windy, aż tu nagle dzwoni telefon. Wracamy się z powrotem i cały ten dyrektor tego szpitala mówi: ej, zwolniło się miejsce, kurde, to ja was tu wpisuję i lecimy za tydzień. Dobra, no to przyjeżdżamy za tydzień, tak jak dzisiaj. No i mówię, kurde, tak czułem, że się uda, bo jak byłem zapisany za kogoś, no to bardziej tak myślałem, że właśnie się uda, niż byłem dopisany, gdzie było na przykład 4 osoby, ja byłem piąty i w tym dniu my musieli zrobić. A tak to na przykład były 4 osoby, jedno miejsce się zwolniło, ja byłem w to miejsce i były 4 osoby na przykład, nie? Także to były bardziej procentowe szanse, że się uda. No i tak to się stało. Operacja, słuchajcie, trwała 2,5 godziny z tego, co mi tata mówił, ponieważ z tatą tutaj przyjechałem. Więc kurde, no troszeczkę długo, choć jak siedziałem przy tej operacji, gdzie mi to wszystko robili, to tak nie czułem, żeby te tyle godzin spędziłem, ale najwidoczniej tak, bo wiecie, jakieś przygotowania, to wszystko, także troszeczkę mogło to tyle zająć. Przez cały dzień miałem nie jeść, nie pić, no i tak mam to teraz.
jakąś godzinkę, co jakąś dwie godzinki, bo nie wiem, które jest aktualnie. O 17.30 mam kolację, więc kolację będę jadł przez cały dzień. Na drugi dzień mam śniadanie, bodajże 8.30 i o 12.00 przyjeżdża po mnie tata, gdzie o 13.00 bądź 13.30 będę wypisywany stąd. No i pojadę sobie do Dumciu. Także to wszystko tak tutaj wygląda. Powiem wam, że noga kurde boli. Dali mi tu jakiś lek, wiecie, jakiś, no, szczykawka, pyk, pyk, żeby mnie tak nie bolało. No i nie boli tak jak na początku, więc trochę spoko. W sumie dużo było tych szczykawek. Dużo było szczykawek. Jeszcze miałem, nie dość, że ten tydzień temu miałem badania wstępne, także i teraz miałem jeszcze pobiór krwi. To mnie najbardziej bolało. To muszę wam powiedzieć, że mnie najbardziej bolało, jak mi to wkładali, żeby do kroplofalówki, czy jakie, wiecie, ta butelka z tą wodą, żeby mi to wszystko tutaj pełzało przez te kable, to mnie najbardziej bolało. I jeszcze znieczulenie w plecy, to powiem wam, że tak nie bolało nawet, chyba to nie bolało aż pobiór krwi, powiem, więc spoko, nie? No i zobaczymy, jak to będzie dalej funkcjonowało. Kwestie mojego kanału. Otóż, no na wstępie powiem, że coś stoi liczba subów. Od pewnego czasu, bodajże z 2-3 miesiące, nadal stoi ta liczba. Co wzrośnie, to zmaleje, więc z tego powodu jestem trochę smutny. Poza tym jest opcja taka, że niekoniecznie na każdym filmiku, ale na jakiś będę pokazywał, na przykład na początek filmu jakiś kanał będę polecał. Kanały polecane to będą oczywiście ci, którzy najbardziej się aktywują w mój kanał, czy jakieś komentarze piszą, lajkują, oczywiście subskrybują mój kanał, to oczywiście takie kanały będą polecane. No tak mi się wydaje, że jeden kanał na jeden odcinek będzie polecany i mówię, że też, że nie każdy odcinek będzie właśnie polecany, więc to możliwe, że dodam, bo czemu nie, trzeba troszeczkę zmienić system. Trochę trzeba zmienić, trochę inaczej. Natomiast gry fabularne bądź multiplayer, to wiadomo, że multiplayer to tam mogę wrzucać obojętnie jak. Natomiast fabularne to mam dwie, jak na razie Far Cry Primal i Dying Light. Far Cry Primal będzie tak, że będę wrzucał co jakieś materiały, co jakiś czas. Niekoniecznie będę całą linię fabularną nagrywał, tylko niektóre fragmenty te najciekawsze. Natomiast Dying Lighta postaram się całą, ponieważ o tak zacząłem, więc tak skończę. No i to jest jedna z moich ulubionych serii. Także warto ją by było skończyć w jak najlepszym stylu. Także to by było wszystko. Trzymajcie się. No i na razie. Hejos.